Okej, więc zanim zacznie się normalna część filmu, to bardzo prosiłbym was o zostawienie subskrypcji z dzwoneczkiem. Lecimy sobie małymi kroczkami po 10 tysięcy. No a wiem, że ten film prawdopodobnie dotrze do większej ilości osób, więc fajnie byłoby, jeżeli ktoś, kto ogląda regularnie, a jeszcze nie ma subskrypcji albo dzwoneczka na przykład, zostawił go w tym momencie. Oprócz tego strzelcie kciuka w górę pod filmem, niech będzie tutaj powiedzmy z 300-350. Będzie to na pewno fajna ilość dla mnie, może być nawet więcej, jeżeli uda wam się. No i kolejna sprawa, tak na szybko już, bo nie powiedziałem tego w filmie, teraz prawdopodobnie będzie bodajże do piątku przerwa z filmami, a to dlatego, że zamówiłem sobie wreszcie kamerkę, dojdzie mi prawdopodobnie jutro, zamówiłem też nowy mikrofon, więc też mi pewnie dojdzie jutro, tak mi się wydaje, jeżeli wszystko dzisiaj zostanie wysłane, także będę sobie chciał to na spokojnie wszystko poustawiać, poogarniać i prawdopodobnie od piątku będą już filmiki właśnie na nowym mikrofonie i jeszcze z kamerką, tak więc no troszeczkę powiedzmy jakoś pójdzie w górę, wreszcie się za to wziąłem i tyle, to tak słowem wstępu, zapraszam do oglądania. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na Berserku i dzisiaj wreszcie będzie ten dzień, w którym zamkniemy tornado. Miałem się jeszcze wstrzymać, bo jak widzicie, no mam tu kilka itemków tak naprawdę takich niby potrzebnych, niby nie, ale stwierdziłem, że sprzedam po prostu te epiki, zostawię sobie tylko broń do kibla, dzisiaj już mam tutaj wrzucone to, co powinienem mieć i ewentualnie te dwa itemki zadyszkę sobie zostawię, no a zobaczymy, jak nam po prostu będą drobić. Jeżeli nam wyleci za dużo niż mamy właśnie obecnie miejsca, no to po prostu sobie coś tam sprzedamy. Chcę to zrobić, chcę to mieć już z głowy, dlatego że już dawno, ale to dawno temu powinienem zamknąć to tornado na tym berserku. Nie robiłem tego właśnie z powodu braku miejsca w ekwipunku cały czas. No a teraz to miejsce mamy. W zasadzie no już dość dużo tego miejsca mamy, tak jak mówię, no i może uda się w końcu zamknąć. Ostatnio skończyliśmy chyba na 961 tornadzie, coś takiego, tak jak obiecywałem zresztą w poprzednim odcinku, tutaj sobie dobiłem te 9 tornadek, no i mamy dokładnie 30 tornad do zamknięcia dzisiaj. Jak możecie jeszcze zauważyć, dobiliśmy 50 tysięcy siły, już mamy ponad 50 tysięcy siły, także zobaczymy, jak Berserk z 50 właśnie tysiącami siły, tutaj punktów, tą statystykę poradzi sobie z tornadem. Teraz sobie lecę delikatnie tutaj w HP, ale tak planuję, myślę, że gdzieś do 5000, coś koło tego, w tej podstawie to HP zostawić i dalej lecieć w siłę, no bo jednak to jest na berserku, wydaje mi się, że priorytet. Tak jak mówię, odcinek raczej nie będzie długi, bo jednak na niczym innym nie chcę się tu skupiać, tylko i wyłącznie na tym tornadzie, a raczej to tornado powinno naprawdę bardzo szybko padać, bo no już tak jak wspominałem wcześniej, powinniśmy dawno temu zrobić właśnie, tak jak mówię, to tornadko. Natomiast no ociągałem się z tym dosyć mocno. Teraz mamy jakiegoś wojownika 104 tysiące siły, który jakiś opór nam postawił, ale już padł, no i jak widzicie kolejni padają praktycznie za darmo. No i co, jak ukończymy to tornado? No fajny krok, na pewno fajny krok dla nas, jakby nie było. Co w ogóle dzisiaj chcę wiedźma? Broń, okej, to muszę mieć na uwadze. Tu nam jakiś też epik wypadł na wszystkie cechy, no i tu jakieś itemki, praktycznie wszystko za dyszkę. Jak ukończymy tornado, no to co, no strefę światła też już mamy ukończoną, tornado ukończymy, no i dalej będziemy się tutaj męczyć z tymi, tak naprawdę ile tu mamy, 3, 6, z tymi i 7 lochami, z nimi się będziemy męczyć już naprawdę bardzo długo. Po ukończeniu tornada, no na pewno też jakiś tam dostęp do expa i do golda nam odpadnie, bo to tornado, no to było coś takiego, że zawsze wiecie, można było wejść gdzieś tam, dobić level i tak dalej, zawsze coś tam padło, no jednak mimo wszystko jest tutaj 1000 przeciwników, tak więc dosyć sporo, no ale kończy się, wszystko co dobre szybko się kończy. Jak widzicie, już mamy 985, 86, no i lecimy naprawdę bardzo szybko przez to tornadko. 990, więc jeszcze nam tylko 10 zostało, 9. No i okej, teraz mamy wojownika, 8. No jak widzicie, no idzie to naprawdę bardzo szybko i nie mamy miejsca w plecaku. Czy mamy jakąś broń? No jak na złość nie mamy niestety żadnej broni. Czy nam tu wydropiło coś tańszego aniżeli te powiedzmy 9 milionów? Tu mamy coś za piątkę, możemy sprzedać. No i cała reszta to jest raczej zadyszkę razem z tym paskiem, więc może w tym momencie sprzedamy to. To też jest w sumie zadychę, no to szkoda by sprzedawać tak naprawdę. No ale jak widzicie, no sporo tych itemów tutaj leci mimo wszystko. A tu jeszcze mamy w ogóle klatę, ale oj, ta klata nam daje dość dużo, to w sumie chyba sobie ją podmienimy, tak z tego co widzę, no bo dlaczego by nie, ile to jest w ogóle ulepszone, razy 10 mamy łączną odporność, no ale daje nam pancerz, daje nam prawie 40 statystyk, tak więc no wypada ją podmienić po prostu, przede wszystkim zamieniamy runę, żeby była łączna odporność.
Co tutaj jeszcze musimy zrobić? To mamy, więc tak naprawdę tylko odzysk klejnotu, cyk, wszystko jest z nią w porządku, więc dajemy sobie ulepszenie razy 10. Mam nadzieję, że się ulepszy odpowiednio, dokładnie, no i jeszcze zmienimy sobie wyglądik standardowo, żeby pasowało do kompletu. Możemy jeszcze za pamięci zaczarować, no i czy mamy coś jeszcze do zaczarowania? Nie, wszystko mamy zaczarowane. Mamy 60 milionów golda, więc jak najbardziej sobie damy to w HP. No i dobra, no i mamy ile miejsc tutaj? Tego co widzę nie za wiele, dobra, tu mi się coś zgubiło powiedzmy, no ale spoko, no mamy 4 miejsca, więc zobaczymy, no jeżeli ten, no to będę musiał po prostu sprzedawać, no ale już nam niewiele przeciwników zostało, więc zobaczymy jak to pójdzie dalej. No wbiliśmy niecałą połowę levela, dzisiaj sobie dobiłem ten 427. Tak naprawdę misja dnia mi go dobiła, bo już mi tam niewiele brakowało, więc no jak sami widzicie, level wbiliśmy, a z tego tornada tego levela no nie wbijemy, wbijemy dość dużo, ale będzie nam brakowało. 997 tornado i po raz kolejny mamy zapchany ekwipunek, na szczęście mamy dwa itemki za piątkę, to aż tak nie szkoda, dobra, cyk, dajemy sobie znowu tutaj punkcik w HP, no i okej, lecimy dalej, 3 tornada do ukończenia, no mamy 5 minutę dopiero nagrania, a tutaj już tak takie rzeczy się dzieją i już tak naprawdę, no mówiłem, no to już byśmy zrobili, nie wiem, no z 2 miesiące temu, z 3 miesiące temu, naprawdę dawno temu. No ale że tak się tutaj, no problem jest z tym EQ, nie? Problem jest z tym miejscem w ekwipunku, ja tutaj cały czas tą kopalnię robię, już ją mam na 38 poziomie, buduje się 39, a totalnie olewam ten skarbiec na, właśnie na rzecz tej kopalni, więc może by trzeba się zainteresować troszeczkę z tym skarbcem, no ale z drugiej strony, no jakby teraz jak już to tornado się nam skończy, no to już nie będzie tych itemków za dychę, nie? Będą teraz już nam lecieć tylko i wyłącznie tutaj z misji jakieś 2,5 miliona i te będziemy sobie odkładać, więc no znacznie to na pewno spowolni nasz progres, jeżeli chodzi właśnie o statystyki, gdzie już tych itemów, no wiadomo, taki jeden item to są dwie statystyki, nie? A te z misji po 2,5 miliona, no to musimy takich zebrać no dwa i oddać wiedźmie, nie? I dopiero mamy jedną statystykę, więc no jest to naprawdę o wiele cięższe, także wydaje mi się, że no po prostu ten z tym skarbcem, zwłaszcza teraz, gdy już to tornado zamykamy, nie ma co tam się śpieszyć. Dobra, lecimy dalej. No i co? Ryczałt padł za jednego grzyba, więc lecimy. Niedosyt. Niedosyt to jest wojownik. No i z nim tutaj może być problem, chociaż no pewnie też go dość szybko pokonamy. Okej, pokonany. No i mamy przedostatniego przeciwnika. Zobaczmy jak to jeszcze tutaj wygląda. No paseczek jest niestety za dyszkę, w sensie no niestety, stety i niestety. Mamy dosłownie jedno miejsce w ekwipunku i 999 tornado. I dobra, co to jest? To jest wojownik. No może nie będziemy skipać tej walki, zobaczymy czy uda się go tutaj za pierwszym razem pokonać. Niestety jakieś bloki siadły, no ale my też zobaczcie te ciosy bardzo mocne wyprowadzamy. Pierwsza próba no chyba będzie przegrana, chyba że się teraz odpalimy. No niestety nie udało nam się odpalić, więc lecimy dalej. Cyk, no i co? No i no troszkę tych bloków było, nie? Jakby teraz nie blokował to myślę, że jest do zrobienia. 50 milionów prawie krytyk. Teraz już 50 pełne, no ale też ciężko, dobra, klikamy go. No i ubity, okej, i mamy szarą Shivę. Powiem wam szczerze, że zawsze jak tam widziałem gdzieś na forum czy coś, jak ktoś wysyłał właśnie ukończenie tego tornada, to raz, że to było na o wiele wyższych poziomach, to w ogóle już pomijam to, ale też mówię, wow, taki tysięczny przeciwnik, szara Shiva, no to już jest naprawdę coś, nie? Naprawdę osiągnięcie, żeby dojść do niego i żeby go pokonać. No a tutaj proszę bardzo, też jesteśmy na tym poziomie. Jak to w ogóle ładnie wygląda tutaj, tysięczne tornado. Może sobie zrobię screenka później do miniatury. No ale okej, wchodzimy, nie ma co przedłużać, to jest zwiadowca, więc tym bardziej nie powinien, aż dziwne w sumie, że ostatni przeciwnik w tornadzie i to jest zwiadowca, no ale widzicie, no bije nas dość sporo, za pierwszym razem nie udało się go pokonać, teraz znowu dwa uniki. Tak jak mówię, no dziwne, no bo blokami w tornadzie są przede wszystkim wojownicy, więc no jakby... Wiecie, no, powinni, niby ostatni powinien być najmocniejszy, to powinni dać jakiegoś takiego dokokszonego wojownika, no ale i tak stawia opór ten zwiadowca przez to, że robi tych uników dość sporo, no ale to jest mimo wszystko i tak bez problemu do przeklikania, 135 tysięcy zręczności, w sumie muszę spojrzeć ile mieli tamci wojownicy, bo nie jestem teraz, nie pamiętam teraz, więc nie będę się tam wypowiadał, czy on jest faktycznie jakiś o wiele mocniejszy od nich, czy jest mniej więcej taki sam, no ale zobaczcie, tyle tych uników i tutaj wcale to nie jest takie proste, nie? Teraz jakaś szarża z naszej strony.
No ale też niestety za wiele nie zdziałaliśmy. Okej, no tutaj tak samo uniki. No dobra, no musimy go przeklikać. Będziemy klikać dopóki nie padnie i później sobie po prostu zwycięską walkę obejrzymy. Bo jednak stawia opór, ale okej. Pokonany, koniec. No i pięknie, zaptaszkowane tornado, ukończone tornado. No jestem naprawdę zadowolony. 30 przeciwników w tornadzie dało mi ponad połowę levela. Mamy tutaj też jakiś epic, mamy też w ogóle zawalony cały ekwipunek w tym momencie. Myślę, że to, chociaż nie, no epika nie będziemy sprzedawać, jak i tak jest zadyszkę. Powiedzmy, że sobie po prostu te buty sprzedamy, bo i tak jak na złość nam w ogóle żadna broń nie poleciała. I okej, teraz sobie to myślę, że czekajcie, czy my w ogóle jesteśmy tu w stanie, mamy szarą siwę. Okej, więc to w ogóle możemy odznaczyć, to tak swoją drogą, cyk. No i szara siwa, zobaczmy jak to wyglądało, unik. No teraz udało nam się krytykiem, unik znowu, ona nam dużo krytyków, 3, 4, 5, 6, 7. No i dobra, no nie wygląda, nie było to wcale takie trudne, ale zobaczcie ile uników zrobiłabym, potem i tak dwoma krytami praktycznie całą ją zdjęliśmy. Więc co, no tornado pokonane, ja jestem zadowolony, w ogóle powinno nam się tutaj osiągnięcie pojawić dokładnie, jak coś zmienimy w ekwipunku, to nam się pojawia, bo to jest często zbugowane, no ale w każdym razie ukończ tornado, zaklinasz tornad, mamy osiągnięcie odblokowane. Także spoko, no kolejny krok do przodu jakby dla tej postaci. Tak jak wspomniałem, nie będę tutaj nic innego klikał, bo raz, że nie chcę wbić levela, żeby tam po prostu by musiała awkę najpierw przeklikać, nie? Więc nie chcę, a wiedziałem, że tych 30 tornad całego levela mi nie dadzą. Oprócz tego, no po prostu dzisiaj chciałem poświęcić tylko i wyłącznie odcinek właśnie na to tornado, które no byłem praktycznie pewien, że uda nam się pokonać. Jak w ogóle stoimy z osiągnięciami na tej postaci? No mamy 68/80. No i co my tutaj jeszcze takiego jesteśmy w stanie zrobić? No na pewno na turysta dobrze by było zrobić, ale jakoś się nie mogę do tego zebrać. Złotookiego tak samo, szybko pewnie zrobimy, jakbym się za to wziął, ale no nie jest to wcale, po prostu mi się nie chce, no w tym sensie. Także no to już byśmy mieli 70 tych osiągnięć. Osiągnij poziom 500, no to wiadomo, jeszcze troszkę potrzebujemy. Tu wszystko. No i tutaj ukończę stero, strefa mroku, ulepsz wszystkie budynki do poziomu 15, no też by wypadało to zrobić. To pewnie nam jeszcze dużo zajdzie. No teraz właśnie jest to zrobione w tej twierdzy, że nie potrzeba w ogóle nic innego. Poczekajcie, tu musimy do 50 poziomów poulepszać. Tu są generalnie te lochy w mroku, z którymi nam jeszcze zejdzie. No i tu tak samo loch w mroku. Stwierdzam jest teraz to, że odkąd znieśli to, że żeby rozwijać dalej kopalnię, musimy mieć wszystko ulepszone na maksa. No to raczej każdy ulepsza tam twierdzę do 20. Tutaj akademia, skarbiec, ewentualnie kwatery 15. No i leci już tylko i wyłącznie z kopalnią dalej. Więc już raczej mało kogo interesują te inne budynki. No ale dla osiągnięcia jakoś tam w przyszłości warto to będzie zrobić i to po prostu zrobimy. Dobra, to by było chyba na tyle, taki krótki odcinek, mam nadzieję, że się wam podobał mimo wszystko, bo mi bardzo, no jestem zadowolony. 24 listopada ukończyliśmy tornado, które już pewnie dawno temu byśmy ukończyli, no ale spoko. No i co, no jak widzicie, lochy nam się jakby zwężają, powiedzmy, te, które możemy wykonać, tak więc już tutaj będzie coraz trudniej. Oprócz tego tak naprawdę no zostanie nam tylko wbijanie levela praktycznie z samej awki i za wiele tutaj zrobić nie będziemy mogli już na tym berserku, tylko tak jak mówię, no sama awka, samo to podbijanie statystyk i po prostu walka tutaj nie o tyle nie może w tym rankingu tutaj graczy, bo jednak jesteśmy dość mocno do przodu, natomiast tutaj walka w tym rankingu właśnie w tym rankingu światowym, który tam średnio mnie interesuje, no ale skoro już w nim jesteśmy, to możemy w ogóle zobaczyć. Nie wiem, czy to jest aktualny, czy to jest wczoraj, czy nie z wczoraj, ale tutaj widzę, że z jakimś paladynem się biliśmy, on ma 52 tysiące siły, raczej z nim przegramy, bo jednak to jest paladyn. No właśnie, mocny kryt z jego strony, kolejny kryt, no i w sumie mało braku, no ale mimo wszystko z nim przegraliśmy. No to jest paladyn, więc no bardzo mocna postać, jeżeli chodzi o PvP, zwłaszcza przeciwko berserkowi. No jeszcze zobaczcie, jakie on ma statystyki, tu ma 52300, a tutaj ma 36600, więc o wiele większe od naszych. A i tak mało brakło, więc w sumie spoko. Dobra, to by było na tyle, kończę gadanie, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, wbijajcie na Discorda dla widzów w opisie i w przypiętym komentarzu. Zostawiajcie subskrypcję z dzwoneczkiem. To jest w ogóle najważniejsze i mam nadzieję, że po prostu to zrobicie, bo lecimy małymi kroczkami do 10 tysięcy. I piszcie w komentarzu, jak u was, jak stoicie z tornadem i tak dalej, i tak dalej. Może już je zakończyliście, na jakim levelu. I tyle. Dziękuję raz jeszcze za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.